Witamy Was z naszego basenu. I dzisiaj będziemy robić podsumowanie miesiąca, ale takich kosztów bardziej. Ile nas kosztował miesięczny pobyt na Bali, tak ze wszystkim, co zrobiliśmy w ciągu tego miesiąca. Mamy notatkę w telefonie, żeby, wiecie, niczego nie pominąć i Wam jakieś głupoty nie palnąć. No i chyba zaczynamy od takiego podstawowego kosztu, czyli dom. Tak, wynajęliśmy guest house przez Airbnb, żeby w razie czego zawsze mieć tą kontrolę na tym, że wiadomo, może mogłoby się okazać z Polski, że tego miejsca nie ma i byśmy byli w dupie. Zwłaszcza, że po 25-godzinnym locie byliśmy tak wykończeni, że bardzo się cieszyłem, że wszystko było w porządku. Ja to samo. I zresztą chcemy tu zostać trochę dłużej. No i zostajemy tutaj trochę dłużej. Zwłaszcza, że już na miejscu dogadaliśmy się na jeszcze niższą stawkę bez prowizji Airbnb, bo... O prawie 400 by mniej. Tak. Dokładnie, naprawdę. Bo za pierwszy miesiąc zapłaciliśmy z Airbnb 1700 zł. Teraz zapłaciliśmy za kolejny miesiąc 1325, no to w ogóle cudo. Także zostajemy tutaj na pewno jeszcze do tam któregoś stycznia, ale ja i tak się upieram dalej na Uluwatu i będę dalej szukać czegoś tam. No na razie nic takiego nie trafiliśmy fajnego, więc to wiecie, kochani, zawsze szklanka będzie do połowy pusta. Zawsze. No i wiesz. Tak, no dobra. No dobra, także 1700 mamy za guest house. No i tak sobie obliczyliśmy wszystko po prostu po wyciągach z kart. Ile wypłacaliśmy i wyszło nam, że, bo jesteśmy, właśnie trzeba to powiedzieć, przylecieliśmy na Bali 15 października, więc liczymy od 15 do 15 listopada. No taki cały pełny miesiąc i w ciągu tych miesiąca wydaliśmy 2800 zł. 811 już tak. Dobra. Za to złotówki liczmy, no. Dobra. 2811 z czego? Tak. W tej sumie mamy jeszcze wynajem skuteru i paliwo na cały miesiąc. Wynajem skuteru kosztował nas 320 zł za cały miesiąc, więc no w tej kwocie jeszcze mieści się ten skuter właśnie. Tak, gdzie tutaj też dodam, że na następny miesiąc znaleźliśmy w innym miejscu lepszy skuter, bardzo szybko jeździ, za 260 zł, więc to już jest w ogóle bajka. Tak, jest. Ale taniej. Tak, w tej cenie 2800 zł. Mieliśmy i skuter, i paliwo, i kartę SIM, i kosmetyki, i w ogóle całe jedzenie, które jedliśmy przez cały miesiąc, gdzie w sumie żywimy się głównie w knajpach, nie gotujemy. Nie. Raz zatęskniłem za szakszuką mojej kochanej. No to tak, to prawda, więc ją kupiliśmy, ale, to znaczy zrobiliśmy, ale tak to cały czas jemy na mieście. Tak, czyli te 2811 zł, co wydaliśmy, to jest ten skuter, paliwo. Bo jeździliśmy sobie trochę przez tamten miesiąc, na przykład zrobiliśmy sobie wycieczkę do Uluwatu na Padang Padang Beach. Wstawię Wam gdzieś tutaj fotki, bo piękna jest ta plaża i na pewno jeszcze nagramy. Pięknie, pięknie tam jest, lazurowa, no ślicznie, zobaczycie tutaj po fotkach. I to jest jakoś 50, no taka prawie godzina drogi stąd, więc tam trzeba było tankować już na drodze powrotnej. No i tak wiecie, jeździmy też cały miesiąc tym skuterem, więc myślę, że tak trzy razy go zatankowaliśmy w ciągu tego. Trzy? Z pięć. Naprawdę. Tak? To jest w ogóle chyba mój nowy nawyk, będąc tutaj. Ja czasami z nudów wsiadam i gdzieś jedziemy. Po prostu się przejechać. Fajnie się tak jeździ fajnie po wyspie skuterem, szczególnie wieczorem. Mi się bardziej podoba wieczorem. Także skuter plus w tej kwocie mieści się też inne wycieczki, jak na przykład możecie sobie zobaczyć w filmie, bo jest z tego vlog. Byliśmy też w świątyni Kanalot. Tak, gdzie tam bilety chyba 160 tysięcy wyszły. Tak, bo było po 90 tysięcy chyba. Sprawdźcie jeszcze sobie konkretnie na filmie, ile tam było, ale pamiętam, że w przeliczeniu na polskie no to było 36 zł za dwie osoby za wstęp do tej świątyni. No i plus wiadomo, że trzeba było dojechać do tej świątyni i tam w tej świątyni też wtedy ty piłeś kawę, ja tego szejka co oddałam, więc go w sumie nie piłam. No to tak, ale często jesteśmy też na plaży w Canggu zresztą. To widzicie też po vlogach, że praktycznie codziennie tam jesteśmy na tej plaży. No przed pracą praktycznie codziennie tam jesteśmy. I oczywiście też coś zjemy, czy to śniadanie, czy zawsze obiad. Zawsze tam wydamy jakieś pieniądze. Dzisiaj byliśmy w Delon na śniadaniu, bo też robimy vloga o
pizzach tutejszych, więc zobaczycie. Znaczy gdzie tutejszych. Pizzę. Nie w pizzach tutejszych, tylko szukamy neapolitańskiej pizzy na Bali. No. No dobra, zobaczycie, czy znaleźliśmy, czy nie. I jakie dokładnie są. Więc w tej sumie tych 800 zł nie dość, że niejednokrotnie jedliśmy w trochę droższych restauracjach. Tak. Bardzo często posilamy się w warunkach, bo są zajebiste. Tak szczerze, naprawdę ci ludzie gotują za tak niskie sumy, że ja czasami się dziwię, że w ogóle im się to opłaca. Bo teraz nasze ulubione miejsce, gdzie chodzimy na kurczaka, jedno danie kosztuje 20 tysięcy rupii indonezyjskich. Ja zaraz wam to przeliczymy. Tak, to napiszę wam na filmie, to jest 20 tysięcy tych za... tam jest kurczak, taki duży kawał, jakby skrzydełko i udko, tak w jednym. No, dużo takiego ostrego sosu. Tak, takiego dobrego sosu, cała micha ryżu, ogórek, kapusta, bakłażan albo cukinia, nie, to jest bakłażan. I taki kawałek tofu z jakimś słonecznikiem czy z czymś. No i w ogóle w tej sumie, mam gdzieś fotę, to wam wstawię. W tej sumie trzeba też zauważyć, że miałem urodziny. I wydaliśmy, byliśmy w trzech... Nie, nie doliczyłam tego, co wydaliśmy. Nie doliczałaś tego? Nie doliczałam, bo to był jakby, no w jeden dzień przepuściliśmy, powiemy dużo. Ile przepuściliśmy. Nie. Dużo, tyle, żeby dużo. Dołączyć do klubu 27, żyję dużo, dalej, jeszcze dużo. Żyję. Tak, Konrad miał 28 urodziny. Ale tak już poza tym dniem twoich urodzin, czego nie liczyłam tak kwotowo. Nie doliczyłam. No bo to bez sensu, no bo to był jeden dzień, ja wolę nie liczyć. No. Ale nie żałujemy, żeby nie było. Wydaliśmy sporo, ale byliśmy też w międzyczasie w trzech, no tak jak nie liczyłam swoich urodzin, no to w, często chodzimy do takiego jednego beach house'u. Beach baru, beach clubu. Przepraszam za nią. Beach club. Do beach clubu. I no, takie beach cluby już są no, drogie, w sensie niedrogie dla nas, drogie, jako no. Że wiecie, że no my też mieszkaliśmy w Warszawie, więc my też inaczej trochę patrzymy na to, co jest drogie, a co nie. Ale no w takim beach clubie już na przykład za drinka zapłacicie takie kwoty typu, nie wiem, 30 parę złotych za jednego drinka, za jedzenie takie, no, takie 40 złotych, tam, już, no takie bardziej polskie ceny, tak. Ale też dość często jesteśmy w tym beach clubie. Ale i trzeba wiecie. Przyznać, że jak już dostajesz tego drinka, to ja nie mam takiego poczucia jak w większości barów w Warszawie. Muszę trochę pohejtować Wawę, bo za długo tam siedziałem. I serio, niejednokrotnie miałem odczucie, że przepłaciłem za coś, że to jest po prostu niedobre, albo po prostu jest słabe. Nie coś z alkoholu. A tutaj, jeżeli zapłacicie już taką sumę, to musicie się liczyć z tym, że będziecie zawsze zadowoleni. Naprawdę. Jezu, pyszne są te drinki. Bo i vibe tego miejsca jest w tej cenie. Mocne i są. Drinki są mocne. Jak masz... I często i gęsto są naprawdę spore. One nie są takie, wiecie, że tak. Macie szklankę lodu, kieliszek, pół kieliszka ginu załóżmy i trochę soku, tylko naprawdę ten gin jest treściwy i jest ciekawy, zazwyczaj są fajnie zbudowane. Właśnie, bo tam oni też mają, no wiecie, na przykład ananas, jakiś smoczy owoc, mango i te soki są takie świeżo wyciskane z tych owoców do tych drinków, więc one są naprawdę, no dobre są te drinki, więc te 30 parę złotych za drinka, za takiego, to nie jest dużo. No tak, no i zwłaszcza, że w sumie w tej cenie niejednokrotnie też jest tak gorąco, że ja się muszę nawadniać. Tak. Więc oprócz kokosów, które pijemy nałogowo, codziennie. Naprawdę, praktycznie codziennie takiego kupujemy ogromnego kokosa. Czasami się też już po pracy jakimś piwkiem uraczymy, gdzie tu piwa są w alkohol sumie... tu jest drogi. Więc... Nie, Kamila, nie mów, że alkohol tu jest drogi, bo część z alkoholi, które są najpopularniejsze w Europie, rzeczywiście są drogie, ale możesz też napić się, możesz się upić bardzo tanio, bo jak kupisz arak, to zapłacisz za pół litra czegoś, co ma praktycznie 40%, 7,80. Ja jestem w szoku. Tak czy inaczej, alkohol alkoholem, sprawdzimy to. Chodziło ale... mi o to, że na przykład piwo macie za jedną butelkę 10 zł, a u nas 9-10 zł, więc no, u nas możesz sobie taniej kupić w sklepach, ale no, my też sobie popijamy tutaj ten alkohol. Czasami piwko, czasami drineczka, więc to nie jest tak, że oszczędzamy maksymalnie, dlatego tak mało wydaliśmy. Tu jest po prostu tanio. W sumie zwróćcie uwagę, że poza już aspektami mieszkania, gdzie każdy z nas wydaje najróżniejsze stawki, czy to w Polsce, tak. Czy gdzieś indziej, to 2800 zł na cały miesiąc, gdzie w tym jeszcze odliczmy te 300 za skuter i nie patrzmy na paliwo.
Więc to jest 2500 na dwie, jakbyśmy nie chcieli jakby podróżować skuterem, tylko po prostu wszędzie niektórzy może są, nie wiem, szaleńcami i chodzą wszędzie, no są tacy ludzie, to za 2500 dwie osoby są w stanie wyjść cały miesiąc, czyli... I to tak fajnie poszedł, tak, bo wiecie. My naprawdę się nie nudzimy, robimy bardzo dużo rzeczy, mamy bardzo aktywny tryb życia i za 1250 zł przeżyliśmy cały miesiąc. No bo my właśnie, chciałam powiedzieć, że my jesteśmy we dwójkę, więc my cały czas te kwoty liczymy na dwie osoby. Tak. Więc to nie jest kwota za jedną osobę, to jest kwota za dwie osoby. I tak już podsumowując ten odcinek, bo to wiesz, to taki krótki odcinek. 1700 mieszkanie, 2811 zł za cały miesiąc z tymi wszystkimi atrakcjami, paliwem, skuterem, co wam powiedzieliśmy. No wiesz, powiedzieliśmy 400, jak już jesteś na miejscu i wiesz, że wszystko jest spoko. Ale załóżmy. No za tamten miesiąc liczymy. No ale no dobra. No. Czyli wychodzi na to, że miesiąc mieszkania na Bali, nie oszczędzania, nie szczędzenia sobie, może tak o zwiedzania, podróżowania, kosztował nas 4511 zł za dwie osoby. Moi drodzy, uwaga! No, zaokrąglimy to do 4,5 tysiąca, czyli 2,250 za osobę. Na głowę. Już wiem, że połowa z osób zaczyna pakować walizki. W sensie, jesteśmy świadomi tego, jak rosną ceny w Polsce i w ogóle w Europie. Właśnie, ja jestem ciekawa. Ja jestem w szoku, bo jakby my już wcześniej przepłacaliśmy za wiele rzeczy, które były dla mnie overpriced, a teraz to już jest horrendalny, tak szczerze. To jest dostaniemy szoku finansowego, jak wrócimy przyzwyczajeni po roku czasu do tych cech stąd. Ale jestem ciekawa, nie musicie mi się spowiadać, ile zarabiacie i w ogóle, ale jakbyście sobie mieli podliczyć taki koszt miesięczny waszego życia, to proszę napiszcie miasto albo państwo, w którym mieszkacie i tak mniej więcej ile was kosztuje miesiąc takiego waszego normalnego życia. Jestem ciekawa, jakie są. Ale ludzie się będą wstydzić. Może zróbmy tak, że nasze wydatki ustalmy w skali od 1 do 10 jako 2 i piszcie od 1 do 10 ile więcej mniej wydaliście. Załóżmy, że nasze to jest 2. I to będzie spoko, okay, raczej dobra, ludzie dobra. Mogą na przykład 10, 9, 8, 1. Dobra, dobra, masz może rację, ktoś no mniej może wydaje, ja też bym nie chciała. Ale myślę, że nasza pula to jest naprawdę dwójeczka na 10, tak. Bo jak sobie pomyślę, ile ja wydawałem w Warszawie pieniędzy na naprawdę o wiele gorsze jedzenie, o wiele gorsze drinki. Ile za mieszkanie płaciliśmy w Warszawie. O, nie mógł nic o tym nawet. No ale tak, jakby te koszty są ogromne. A nie są w ogóle adekwatne do usług, które dostarczają nam naokoło. Mhm. Także każdemu polecam tu przyjechać, bo zdziwicie się pozytywnie. Ogólnie, jeżeli macie taki zawód albo jesteście w stanie pracować w trybie zdalnym, ja bym nie siedziała w Polsce, nie, w ogóle bez sensu. No. Ale no to akurat tutaj, żeby przyjechać, to nie liczcie na to, że przyjedziecie i znajdziecie pracę tutaj, bo nie. I tu w ogóle apel. Tutaj trzeba pracować zdalnie. Kochanie, zróbmy tutaj mały apel. Apel dla wszystkich, którzy wystawiają oferty pracy. Kochani, jeżeli wystawiacie ofertę pracy zdalną, bo ja też się borykałem z szukaniem takiej oferty w ogóle, przestańcie wpychać ludziom oferty zdalne, gdzie to nie są zdalne oferty, bo jest ich masa w internecie. Tak. To nie jest tak, że ja szukam pracy, bo tak nie jest, tylko jakby z ciekawości. No, musieliśmy jakoś przejść na pracę zdalną, nie? Żeby tak, tutaj siedzieć, więc jakby już przeszliśmy ten etap szukania. Zajęło i zwróciliśmy uwagę na to, jak wiele firm próbuje komuś wepchnąć, że to jest praca zdalna, ale potem wychodzi, że to jest praca hybrydowa, ale tak albo, na albo, dobrą musisz... sprawę to musisz być w tym miejscu, w którym jest ta tak. firma i może ewentualnie po kilku miesiącach przejdziesz na tryb zdalny. 3 dni w tygodniu pracy zdalnej. Zrozumcie pewną rzecz z mojej perspektywy. Ja jestem specjalistą, jeżeli chodzi o grafikę użytkową przede wszystkim, ale nie tylko. I o co chodzi? Ja sam po sobie widzę, że w takim miejscu, gdzie wiem, że nie przepłacam za wszystko, wiem, że mogę w ogóle zwiedzać kompletnie nowe miejsce, nową kulturę, produktywność skoczyła mi do tego stopnia, że od lat myślałem, żeby zrobić fond, żeby skupić się na trochę innej kulturze. Już tak odbiegasz od tematu. No tak, ale o co mi chodzi? Produktywność skoczyła mi naprawdę o kilkaset procent. I uwierzcie mi, zmieńcie trochę podejście do przyszłych pracowników, a zobaczycie, że nie jeden taki zdalny ziomek może przynieść wam o wiele więcej, niż jak będziecie wpychać go w te biureczko małe
i cisnąć od 9 do 17, bo to tak nie działa. To jakby. Jest cały Konrad. Cały ja wiem. Jezu, on tak ja w ogóle, będę jak głosujcie na mnie, ja będę startował na prezydentowskę, nie zobaczę. Jezu, naprawdę, on zanim dobije do sedna, to w ogóle milion historii po drodze, ja już się zgubiłam. Mam nadzieję, że wy jesteście na bieżąco. No ale chyba ludzie chcą się dowiedzieć czegoś ciekawego, a nie tak. Oglądać, wiesz, oni wiadomości chcą wiedzieć, na TVP, co? Oni chcą wiedzieć, ile wydaliśmy, no. Się nie dowiedzą. No i jak już powiedzieliśmy. Nie, żartuję, naprawdę. Jak macie możliwość przejścia na tryb zdalny, albo możecie sobie znaleźć pracę zdalną, no może nawet mniej płatną, jak zarabiacie teraz, no bo na takich to zdalnych i tak wam się na opłaci, bo tu będziecie to szukajcie pracy zdalnej, rezygnujcie z mieszkania, obliczcie sobie, ile macie przychodu w jedną, dwie osoby, czy może nie wiem, całą rodziną. I naprawdę opłaca się przyjeżdżać w miejsca, gdzie jest o wiele taniej i życie jest o wiele fajniejsze. Jak widać, nie? Bo my siedzimy nad naszym basenem. No na to, teraz. No właśnie. A jest, który jest dzisiaj? Co nie wiem, żeśmy. Właśnie, zwróćcie uwagę, że 23 listopada, mamy 31 stopni. I dalej mi jest za gorąco, no. 23 listopada. Dobra, żegnamy się, bo już tak rozgadaliśmy, tak wiecie, na tematy takie ogólne. Wiecie, ile wydaliśmy w tym miesiącu. Może za miesiąc zrobimy sobie podsumowanie, bo sama jestem ciekawa, czy my zaczynamy wydawać coraz więcej, czy coraz mniej. Więc za miesiąc też sobie zrobimy takie podsumowanie, wliczając to, co robiliśmy teraz w tym miesiącu. A szykują nam się fajne rzeczy, na przykład w ten weekend. Mamy poplanowane. Wiesz, no wydaje mi się, że gdzieś to się tak fajnie rozłoży, bo zwróć uwagę, że też już za mieszkanie zapłaciliśmy. I za skuter taniej. Za skuter zapłaciliśmy. Więc możemy trochę więcej wydać. Wiemy, na inne jak kombinować rzeczy. Jeszcze bardziej. Tak, tak. Na plus dla nas oczywiście. No, także dzięki za oglądanie. Właśnie. Za te tajemnice, które wam zdradziliśmy, jak żyć lepiej, jak się tu przeprowadzić w ogóle. Zostawiamy subskrypcję kanału. Na kanał Kamieni, ale oczywiście za te wszystkie powalone wstawki ode mnie zasubskrybujcie mój kanał, bo ja nagrywam. A jakie powalone muzykę. Wstawki? Takie. No, okay. No dobra, łapka w górę. Może pamiętajcie w komentarzu zostawić nam tą skalę od 1 do 10, pamiętając, dokładnie, że nasza skala to jest 2. Jakie są wasze koszta miesięczne? No i co? Widzimy się w następnych filmach. Pa!